Ale właściwie to, dlaczego my tu dzisiaj jesteśmy? Co my tu dzisiaj będziemy świętować? Dlaczego zwierzyniec jest pępkiem świata? Szanowni Państwo, jeśli ktoś jeszcze ma jakiekolwiek wątpliwości, że zwierzyniec, jego półwsie zwierzynieckie jest pępkiem świata, to ja bardzo gorąco proszę, żeby te wątpliwości rozwiał. A teraz prosimy o błyskawice, prosimy o bal. Świat nasz wyglądał jaśniej, kiedyś za dawnych dni, gdy się wierzyło w baśnie, gdy się wierzyło w sny. Jakież rozkoszne dreszcze bajki budziły w nas. Wróćmy w tę przeszłość jeszcze raz. No, trudno nie być na balu na stawach, który zainicjował mieszkaniec i taki działacz, powiedziałbym, społeczny, pan Jarosław Sokół. Od początku, od pierwszej edycji balu na stawach wspieraliśmy jako Rada Dzielnicy finansowo tą inicjatywę i uważamy, że to jest fantastyczna inicjatywa. Na zwierzyńcu dachy w trawach, na zwierzyńcu jest zabawa, na zwierzyńcu stara chawira, melodam, gitarze, kima. W środku niej tak jak w kajucie, melo po nocy śpi jak kot. Urodzony jest nad barem, cały w chmielu stoi dom. Melociako nosi bok, księżycowy stawia krok. Pośród nocy miasta bram jest księżycem sam na sam. Melo chodzi w karakule, to pokocha, to zje kurę. Lewą dychę w lewą kieszę, lewe losy wiatru niesie. Równy kości tak jak Melo, na zwierzyńcu jest niewielu. Melo burzy miasta nudę, piwo se przez nieba tubę. Melo chciako nosi bok, księżycowy stawia krok. Pośród nocy miasta bram jest księżycem sam na sam. Jest księżycem sam na sam. Jest księżycem sam na sam. No wreszcie, ponieważ on jest niekwestionowanym królem Andrusów i to każdy wie. Natomiast dzisiaj trzeba było to usankcjonować. Dostał koronę, korony nie dostał, dostał kaszkiet zwierzyniecki w charakterze korony. Dostał jabłko, to znaczy wino z granatów i dostał berło. Ale nie tylko dzisiejszy dzień upłynął pod znakiem Makina, również pod znakiem Zygmunta Nowakowskiego, który no, jest trochę zapomniany. Gdyby żył, miałby dzisiaj 122 lata, prawda? Tak, zgadza się. Ja tutaj reprezentuję Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Dom Zwierzyniecki, właśnie wystawę poświęconą Zygmuntowi Nowakowskiemu. Takiemu, no, on sam o sobie mówił, że właśnie chłopakiem ze Zwierzyńca, krakowiakiem z półsia zwierzynieckiego. Jest to bardzo barwna postać, no i przez lata został zapomniany i teraz go staramy się przypomnieć. Także tutaj też na balu na stawach. Chociaż nie urodził się na zwierzyńcu, bo urodził się na ulicy Smoleńskiej, co sam pisze, ale szereg lat spędził właśnie tutaj, mieszkał w dworku łowczego, zwanym wówczas pałacem. Chociaż nie urodził się tutaj, był takim omnibusem zwierzynieckim, to znaczy człowiekiem absolutnie wielokierunkowym, mającym bardzo wiele zainteresowań. Był honorowym prezesem Krakowi, był jednym z założycieli Towarzystwa Opieki nad Towarzystwa, jak to się nazywa? Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Aktor, reżyser teatralny, pisarz, publicysta, jeden z pierwszych spikerów Polskiego Radia, także właściwie na każdym ich polu działalności Nowakowski był zasłużony dla Krakowa. Ja myślę, że nie obraziłby się, gdybyśmy go nazwali chłopakiem ze zwierzyńca,
Bo właśnie nie kto inny, a Zygmunt Nowakowski w 1953 roku na falach Radia Wolna Europa powiedział te słynne zdania: pochowajcie mnie na polu karnym Krakowi, bom Krakowiak, spółwsia zwierzynieckiego. Pochowajcie mnie na polu karnym Krakowi i jeszcze po śmierci będę jej bronił, bom Krakowiak, spółwsia zwierzynieckiego. Całe życie zawieszani na sznurkach cieniutkich, czyimś ruchem poruszani dla uciech malutkich. Tak tańczymy i śpiewamy, jak nam grają inni. I choć życie dobrze znamy, nie jesteśmy już dziecinni. Ludzie mówią, że nie mamy duszy. Ludzie mówią, że nie znamy łez. Lalki z drewna przecież nic nie wzruszy. Lalka nie ma serca, czy to prawdą jest? Przypominamy dzisiaj w czasie tego wesołego spotkania na placu na Stawach różne postaci związane ze zwierzyńcem. Do tych postaci należy niewątpliwie wielki felietonista i kaca, dyrektor Teatru Słowackiego, człowiek, który Kraków miał w samym środku serca, Zygmunt Nowakowski. Chciał, żeby pochować go na boisku, a konkretnie na polu karnym Krakowi, żeby bronił i po śmierci swoją kochaną drużynę przed napadem obcych. Kochał Kraków, kochał zwierzyniec. Opowiadaliśmy o różnych anegdotach związanych z jego życiem, z tym miejscem związanych. I tak myślałem sobie, ile jest takich wspaniałych, czasem zapomnianych postaci związanych z konkretnym miejscem, które przez historie rodzinne, przez historie takich lokalnych miejsc jak ten plac na Stawach, gdzie sam chodzę od blisko 50 lat po zakupy, najpierw z oleandrów, z drugiej strony Błoń, teraz Przegorzał. Jak przez takie spotkania, miejsca możemy poznać ludzi, o których warto pamiętać, których warto przypomnieć, w których życiu przegląda się nasza historia, mała i duża. Ty w innej stronie miasta mieszkasz dziś. Twój sławny sweter przepadł gdzieś. Dziś inny szyk, dziś inny rytm, zupełnie inna skala spraw. No ze mną też, no przecież ze mną nie od dzisiaj też tak jest. Przygodnych spotkań czasem, parę chwil. W nieznanym barze kawy łyk. I tylko czasem jakby błyska, bo żeby tak wstąpić, wejść. Zobaczyć, co z odległych lat zostało tam, zostało z nas. Zobaczyć, co ocalił ten podziemny sejf. A może byśmy... A może byśmy... Może tak? No bal jest jak zawsze wspaniały, jak wszystkie bale na Stawach. To jest jakby nowa tradycja, to jest trzeci bal na Stawach, ale wcześniej urządzano tutaj przed laty takie bale. Troszkę to inne czasy były, inaczej te bale wyglądały, ale zawsze były wspaniałe, ponieważ jest to miejsce niezwykłe. Nie jedna impreza, która dzieje się na rynku głównym, nie ściągnie takiej publiczności, takiej co do liczby, co do jakości, jak tutaj. Także tutaj wśród tej publiczności dzisiejszej balowej był i pan Stanisław, który pija wynalazki i bardzo entuzjastycznie reaguje na wszystko, co się dzieje na scenie. I byli profesorowie uniwersytetu, profesorowie Akademii Sztuk Pięknych, związani z tą dzielnicą, którzy też przyszli i też się równie dobrze jak pan Stanisław. Ty ja, nie żebym się wcinała. Ty chcę to kłamać. Ta, ja, ty ja, ta, 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 ta.
Myślę, że czuję się troszkę jak za dawnych czasów, jak Piwnicy pod Baranami, gdzie bardzo lubiliśmy mieszanie, tak jak powiedziałem, rozmaitych stylistyk, rozmaitych wysokości, bardzo rzeczy wyrafinowane, poetyckie. Staraliśmy się wrzucić w normalność, w codzienność i tak się właśnie tutaj czuję z repertuarem, powiedzmy, no niekoniecznie balowym i niekoniecznie placowym, ale to jest kwestia nawiązania kontaktu, podpowiedzenia ludziom, stworzenia pewnego klimatu, pewnej małej edukacji przy okazji. Sam byłem ciekaw, sądzę, że przy pewnej dozie życzliwości, a to było wyczuwalne od początku, to spotkanie jest fajne, miłe i ze wszechmiar popieram takie, nie od dzisiaj zresztą, inicjatywy integracyjne. Kultura jest jedna, miasto mamy wspólne. No to przenieśmy się teraz na Ludwinów. O przeczysty raju boski, jestem kinder ludwinowski. Po co nam piosenki zagraniczne? Ktoś tej mięty płaczu do tych łez. Nasze przecież także są prześliczne, chociaż w nich pachnie bez. Ale za to serce jest i fajer. Każdy zaraz lepszy humor ma. Do tańca w kosie każdy frajer, zwłaszcza gdy muzyczka gra. To krakowskie ludwinowskie tango, przecież w Prahu tańczyć chciał. To krakowskie ludwinowskie tango, choćby ci kto na grzebieniu grał. Kapeluszem prasznie stół chwycisz, wrzany poprzez głowy, jak w raju z nią się będziesz czuł. Gdy jedyna zdradzi się dziewczyna, nie martw się, tańczcie klawowo. Jest tu między nami dziewczyna morowa, ta kopczana. Bez frajeru kiwa, bez frajeru kiwa Lola z Ludwinowa. Bez frajeru kiwa, bez frajeru kiwa Lola. Się nie domy, wszystkie takie panny do Wisły wrzucone z mostu Dębickiego. I wszystkie takie panny do Wisły wrzucone. A w którąś niedzielę będą święta dwa, spędzę z nią wesele do białego dnia. Będziesz pił do białego dnia. To krakowskie ludwinowskie tango, każdy by go tańczyć chciał. To krakowskie ludwinowskie tango, choćby ci kto na grzebieniu grał. Kapeluszem prasznie stół chwycisz, żenką przez pół i jak w raju z nią się będziesz czuł. Po dzięce będziesz składał ręce, że ci Kraków takie tango. No cóż, ja zacznę od tego, że znajdujemy się w miejscu niezwykłym, w miejscu magicznym, mianowicie na placu na Stawach. To jest takie stołeczne miejsce Zwierzyńca i Półwsia Zwierzynieckiego. No, warto powiedzieć, że to właśnie tutaj u nas na Zwierzyńcu, na Półwsiu Zwierzynieckim Wisła wpada do Rudawy. Podkreślam, Wisła wpada do Rudawy, bo najważniejszą rzeką w Polsce jest właśnie Rudawa, bo na prawym brzegu Rudawy jest Zwierzyniec, a na lewym brzegu Rudawy jest Półwsie Zwierzynieckie, a stolicą, głównym takim placem tego miejsca jest właśnie plac na Stawach.
Nazywa się na stawach dlatego, że kiedyś tutaj były stawy, które należały do sióstr Norbertanek. Potem te stawy zostały zasypane i od tej pory tutaj zawsze handlowano i dalej się handluje. Ja pamiętam, kiedy jeszcze byłem takim smarkaczem, chodziłem do szkoły powszechnej numer 31 imienia doktora Henryka Jordana na ulicy Słonecznej, no dosłownie 200 metrów stąd. To wtedy tutaj mama mnie posyłała, a to po marchewkę, a to po rzodkiewkę, a to po cebulę, a to po czosnek, a to po kapustkę. Tutaj przyjeżdżały od strony Bielan, od strony Nowej Wsi Szlacheckiej, od strony Liszek, takie wozy drabiniaste. Wyładowywano z tych wozów rozmaite plony ziemi, a oprócz tego przychodziły takie kobiety, które miały w takich zapaskach bańki z mlekiem. Sprzedawało tutaj się i mleczko, i jajka, prawda? No i słowem, tutaj koncentrowało się takie życie towarzyskie całej dzielnicy. Nie inaczej jest dzisiaj. Na pamiątkę tamtych czasów i po to, żeby to miejsce uświetniać nadal, organizuje się ten bal na stawach. Już po raz trzeci, a więc jubileuszowy. No, w Krakowie wszystko ma swoją tradycję. Kiedy już coś się po raz trzeci zdarzyło, to znaczy, że weszło do historii Krakowa. Jestem przekonany, że będziemy tutaj się spotykać przez następne lata. Będziemy wspominać ludzi, którzy z tej dzielnicy podchodzą. Będziemy wspominać swoją młodość i będziemy mówić naszym młodym, najmłodszym o naszych tradycjach, o naszej historii, o naszych dziejach. I kocham, pragnę, pracy tak, jakby się chwilą stawał rok, jak gdyby świat wymykł mi się z rąk. Bardzo mi się tutaj podoba, śpiewałam już tu drugi raz. Pierwszy śpiewałam 2 lata temu i dzisiaj miałam swój taki mini recital. Zaśpiewałam 5 piosenek i zaraz jeszcze będę śpiewać z zespołem 2 piosenki. Na stawach, to jest dla mnie wielka frajda, dlatego że wiele lat temu ja robiłem na tej dzielnicy właśnie takie bale na placu. Zapraszałem aktorów, dziennikarzy i tak dalej. I dzisiaj cieszę się, że to jest kultywowane, że ktoś złapał tą tradycję i że ten bal będzie tu robiony teraz rok w rok, żeby umilić dzielnicy Zwierzyniec, która jest pępkiem świata, gdzie ja się urodziłem, gdzie chodziłem do szkoły, dzielnicę, którą kocham, gdzie nauczyłem się na tym placu na stawach jeździć na łyżwach. Cieszę się z tego bardzo i jeszcze jestem koronowany na króla Zwierzyńca. Dziękuję wszystkim serdecznie. Bardzo was kocham i dziękuję.
lipaj, no lipaj. Ma fartuszek, niemowianka, faj, no lipaj, no lipaj. Ma fartuszek, bo kolanka, faj, no lipaj, no lipaj. A spódniczkę jeszcze wyżej, faj, no lipaj, no lipaj. Żeby chłopcom było bliżej, faj, duli, faj, duli, faj. Wszyscy razem. Żeby chłopcom było bliżej, faj, duli, faj, duli, faj. Na pierwszego zerknie oczkiem, faj, duli, faj, duli, faj. A drugiego trąci boczkiem, faj, duli, faj, duli, faj. Drugiego trąci pośpiem, faj, duli, faj, duli, faj. A trzeciemu da buziaka, faj, duli, faj, duli, faj. A czwartemu da kurtkę, faj, duli, faj, duli, faj. A czwartemu da kopniaka, faj, duli, faj, duli, faj. Pójdzie do kawiarni, faj, duli, faj, duli, faj. Szóstym pójdzie do, faj, duli, faj, duli, faj. Szóstym pójdzie do sypialni, faj, duli, faj, duli, faj. Każda ładna krakowianka, faj, duli, faj, duli, faj. Fartuszek mimo fajduli, fajduli, faj. Ma fartuszek mimo wianka, fajduli, fajduli, faj. Dobrze. Bardzo was kocham i dziękuję.